Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami Enter the Gungeon. Znów minęło sporo czasu od kiedy ostatnio nagrywałem. No, na kanale to raczej nie będzie żadnej przerwy, ale cóż. Wróciłem do myszy i klawiatury. Testowałem, ćwiczyłem trochę, jak widać mam sporo kredytów. W sumie nic jakiegoś strasznie ciekawego się nie działo. Chociaż miałem dwa chyba dobre rany, które może wrzucę. Nagrywałem bez komentarza, więc może dogram komentarz. Pewnie to będzie, jeżeli już to przed tym, co teraz widzicie. Zobaczymy. Tak, tutaj udało mi się w końcu coś wykonać. Cześć i chwała. Róg jednorożca. Czarodzieje teraz. 40 giwer księżników, okej. Przy okazji mamy nowych NPC-ów w wyłomie, a to dlatego, że kupiłem od nich coś tam. Wystarczyło kupić jakieś rzeczy w trakcie rana, wtedy tutaj się pojawiają. Nasz alien. Tak. I mogę teraz odblokowywać również jakieś rzeczy. Nie jestem pewien, co one robią. Mamy też kogoś innego, kto sprzedaje lepsze rzeczy, myślę. Żelazny racje, M16, mina kasetowa. Okej, nie wiem, kupię wszystko, mam dużo tych kredytów, no nie aż tak dużo. Zajrzę jeszcze do tego sklepiku normalnego. A, są no, no, są powiedzmy nowe rzeczy. Ciemne okulary, świerszczyk. Osobliwość, działo nauki. Nie wiem. Kupię coś może od tego. Okej, plaga, krew potwora, to brzmi dobrze. Za 4 to raczej już nie będzie mnie stać na nic. I chyba to tyle, co tutaj mogę zrobić, więc idziemy. Myślę, że no po kolei będę grał postaciami. Zaczniemy od Marinesa. A potem będziemy jechać po kolei. Tak. Powoli się przyzwyczajam do... no nie wiem. Może raczej... ponownie przyzwyczajam do grania klawiaturą. Głównie chodzi oczywiście o uniki, bo celowanie jest dosyć proste. W przeciwieństwie do kontrolera. Nie wiem, może gdybym sobie tamtego aim assista w kontrolerze podkręcił, to byłoby mi łatwiej kontrolerem, ale nie chcę tego robić. I co? Dowiedziałem się kilku nowych rzeczy, nie pamiętam czy już o tym mówiłem, ale sporo broni. Właściwie chyba każda broń, która ma w opisie, że jest półautomatyczna, pozwala nam strzelać mniej więcej tak szybko, jak tylko jesteśmy w stanie klikać. Szybciej niż po prostu trzymając fire. Co jest, no cóż, bardzo użyteczne. O, to było piękne. Doskonały unik. Czasami jest to uciążliwe, że nie widać mobów, gdzieś tam zza ekranu nam wychodzą i strzelają w ryj. Ale dobra, pierwszy run. Nie oczekuję tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu. Ej, jeszcze żyjesz? Bardzo podoba mi się, że Marin ma... po prostu celnie strzela, o, to jest jego główna zaleta. Fakt, że startuje tam z kawałkiem zbroi, no jest dobry, ale celność jest dużo ważniejsza. Okej. Najprostszy z możliwych przeciwników chyba. Tyle, że ma milion życia. Wciąż nie jestem pewien, jak... powiedzmy, doszukiwać się ukrytych pokoików poza strzelaniem na oślep ze ślepaków albo z jakiejś innej broni po ścianach.
No wiem, że chyba są przeważnie, znaczy sąsiadują z jakimiś specjalnymi pokojami typu item room, albo sklep, albo nie wiem, no inne tego typu rzeczy. O, Winchester. Ale nie wiem, chyba mnie nie stać na grę, a to wygląda dosyć prosto. No, nie widzę szczytu tego. Ile to kosztuje? 25, no. Jeszcze nie teraz, ale rozważę. Teraz jak sobie grałem tam ćwiczebnie, miałem skrzydła, więc skrzydła umożliwiają całkowite scheatowanie tej gry, bo można sobie latać i bez problemu wszystkie cele trafić. Uuu, kluczyk. Może tak jakaś skrzynka. Jakaś broń, o, dziękuję. Cieniste naboje, tak. Z tego co pamiętam, to nam daje szansę na strzelenie. No tak, teraz milion pop-upów. Tak, szansę na wystrzelenie dodatkowych pocisków. Zobaczmy, nie wiem czy to będzie jako... O! Było widać takie niebieskawe. No, czasami wylatują. Co pewnie ma większy sens, chociaż nie wiem czy jest lepsze z brońmi, które wolno strzelają, za to są silne. W sumie jeżeli strzelam niewiele pocisków, to też niewiele będzie powtórzonych, znaczy dodatkowych. No ile pokebonów. Chodźcie pod żyrandol, zapraszam. O! Coś trafiłem. Oho. Nie ma. Myślałem, że będą granaty. No dobra, były, powiedzmy, mini granaty. Jest item room gdzieś z prawej chyba. Co mamy tutaj? Na razie nic. Aha, tego pana. Zastrzelmy rycerza. Aha, tu shotgunista. O! Rycerz jest jeszcze tam. No umrzyj wreszcie. To jeszcze nie koniec, widzę, raczej słyszę. Aha. Kałachowcy. Całe szczęście, że... Jeszcze coś. Całe szczęście, że... Nie wykrywają mnie jakby z daleka. Ja mogę ich zastrzelić, zanim zareagują. Co, w prawo chyba? Wiedziałem, że coś tam będzie u góry. Aha. Więcej shotgunów. Niepotrzebnie przeładowałem, jeszcze miałem kulki w magazynku. No, życie może się przydać. I tutaj zaraz będzie item room. O, dobra, załatwiony. Łatwo można by tutaj się dać zapędzić w nieprzyjemną sytuację. Kolejna zielona skrzynka, no to poproszę gana. To jest dosyć dobry gun. Ładowaniec. Ładowane kulki, które odbijają się od ściany i zadają sporo obrażeń. No niestety trzeba ładować, więc... no aż tak w miarę szybko się ładuje w sumie. Aha, tu... Myślałem, że to pusty pokój, ale aż tak dobrze to nie ma. Dobra, nie ma co tego raczej marnować. O! A, otworzymy, chociaż nie sądzę, żebym zdobył klucze, aby tam iść. Ładowańca sobie zostawię na bossa. Sklepu jeszcze nie było. Aha, Winchester jeszcze został. Rozważymy.
jego gierkę. Zależy, co tam w sklepie będzie. A propos sklepu. W sklepie niewiele ciekawego. Fiolka z trucizną. To jest pewnie aktywny przedmiot, więc... Klucza nie ma, no to smutne. Dziwne. Wydawało mi się, że jeżeli się nie ma klucza, to w sklepie zawsze będzie klucz. Może trzeba nie mieć klucza w chwili, kiedy sklep jest generowany? No to trochę lipa. No ale w takim razie idziemy do Winchestera. Spróbujemy się tam w celowaniu. Dobra, 25. No pewnie bardzo trawstwo, ale... Zawsze coś tam dostanę, no przynajmniej jeden cel. A, okej. Ten jest taki jak sprytnie schowany. Dobra, to nie będzie takie trywialne. Nie pamiętam, ile ten pocisk się razy odbija. 2 czy 3? Kilka razy się odbija, no na pewno. Spróbujemy tam wstrzelić. 1 załatwiony, teraz ja... Dobra, może tego. To od zielonych trzeba. Jakoś, okej. Co daj mi 2 razy się odbija. Ciekawe, czy do tamtego nie dam rady. Trochę chyba źle wymierzyłem, chociaż w ten sposób powinno zadziałać. Tak, nieźle, ale tamtego chyba mi się nie uda już. Trzeba było to pewnie jakoś inaczej rozwiązać. Może żeby tak odbić od tej ściany i od któregoś z tych latających kwadratów. Spróbujemy, ale wątpię. Nie wiem, jaki kąt tutaj musi być dobry. Z linijką. Zły moment. Ale i tak nieźle. Zielona skrzynka za 3. Lepsze to niż nic. Kurek. To chyba było w miarę dobre. Strzela bardzo szybko, z tego co pamiętam. Czy to jest półautomat, czy nie? Pewnie nie. Nie, automat. Okej. To jest półautomat. Zobaczmy zaraz. Tak strzela, kiedy trzymam fire. Tak, kiedy klikam. No, za bardzo nie ma różnicy, bo jest dosyć szybko strzelną bronią. Tak czy owak, boss. Sprawdźmy kureka. Tak, jest super automatyczny. Nie wiem jak z obrażeniami. Zobaczymy jaki boss. Ten. Mało przyjemny. Spróbujemy może jednak ładowańca, ponieważ... pudło. Ponieważ zamierzam się chować. Pięknie to zrobiłem, nie powiem. Lepiej się nie dało. Jeszcze nie trafiłem. Co za lamerstwo. Teraz co? Będą rakiety. Słabizna. To jest idealna arena na tego bossa. W co on strzela? Biedak. Prawie się udało, gdybym nie zlamił tego jednego razu. Co tu mamy? To chyba było dobre. Jakiś shotgun, z tego co pamiętam. Nie shotgun. Pistolet, półautomat. Niezwykle celny. Dobrze. No to chyba tyle. Tak na oko. Więc pewnie tego poużywam do czyszczenia pokojów, dopóki się amunicja nie skończy. Nawet sporo kasy mam. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś do kupienia. Może kupimy spłonkę za 110, ale to... Nie wiem, nie sądzę, żebym doszedł do Q
później na piątym poziomie. Raz zaszedłem dosyć daleko, ale... Shotgun, klucz, no, kupmy klucz. Tutaj nie ma sprzedaży. Poczum. Aha, najlepiej. Dobra, zabić go zanim strzeli. Oj, klucz za darmo. Bum. Ładnie, o tam jest jakiś czarodziej, to... A nie, to książka. Haha. Myślałem, że dwie naraz zastrzeli, ale nie. Szkoda, że nie czarodziej. Czarodziejów musimy zabijać teraz. Ilu? 40? No to trochę potrwa. No, te pociski przenikają przynajmniej przez skrzynki i inne tego typu rzeczy. Co pozwala na... łatwy... O! A propos czarodziejów, łatwe zrzucanie przeciwników w przepaść na przykład. O! Led Maiden. Na szczęście to jest... dosyć otwarty teren. No, i po strachu. Im większy pokój z tym mobem, tym lepiej. Pociski nam się kończą. Niebieskie, trzeba uważać. One zadają obrażenia. Okej. Okay. Tu jest item room. A tu są pułapki. A, myślałem, że dwóch naraz. O, udało się dwóch naraz. Przypadkiem. Ktoś jeszcze żyje? Tak. I pusty. Kolejny klucz i amunicja. No, pięknie. Trzy klucze. Szkoda, że wcześniej ich nie było. Zaraz, co tu jest? A, to jest to. To jest challenge room. Jeżeli przeżyjemy, to nam da skrzynkę. Może na chwilę zostawię to, pójdę do item rooma. Przynajmniej zobaczyć, co tam się dzieje. O, świetny. Dobrze, że tego ładowańca nie trzeba przeładowywać. Prawie się udało. Dwóch za jednym strzałem. Kolejny... Co tu jest grane? Co to za dropy są? Nic nie wiem, postrzelam, może znajdę item, znaczy secret room, ale wątpię, tutaj raczej nie powinno go być, chyba być. No to bierzemy. Czy to jest Stinger? To zdecydowanie jedna z lepszych broni na bossów, jakie widziałem. No, ładowaniec na razie w sumie najlepiej chyba się sprawdza w czyszczeniu pokojów. Trzy klucze. Dobra, zanim arenę odwiedzę, to może najpierw znajdę drugi item room. Dobrze, o tam jeszcze ktoś żył, już nie żyje. No ta broń jest dobra, podoba mi się. Co tu się dzieje? To może być smutne dosyć. Dostałem od czegoś. Nawet nie widzę. No. To nie będzie przyjemne. Nie było się za bardzo gdzie chować. No niby za tymi stołami. Trzeba zapamiętać ten pokój. Okej, okay, niebieska skrzynka. Otworzę, mam klucze. Życie, super. Memento mori, no. Czy w sklepie było coś ciekawego? Chyba nie, był shotgun. Była zbroja, były ślepaki. Pójdźmy może do areny. I tutaj, nie wiem, użyję jakiejś innej broni. Może tego popróbujemy.
Energia mroku przenika tę kapliczkę. Tak. Poproszę. Załatwić książkę. O cholera, granat. O, jakimś cudem nie dostałem od tego. Myślałem, że dotknąłem tego buleciaka, nabojaka. Ale chyba nie, bo mnie nie uszkodziło. Ta broń jest dosyć dobra. Gdzie jest kostka mięsa? Tam. Co teraz? Aha, Led Maiden. O, za blisko stoję. No, może i nie. Się udało, dosyć ładnie. Pięknie. 100 łusek i papryczka, która chyba nie była jakaś specjalna. Zdawała obrażenia w pobliżu i... Nie zauważyłem nigdy jej działania. Może coś tam robi, ale no, to było proste. Czy widzicie, ile to... Wystrzelałem prawie całą pojemność tej broni. Wow. Amunicja schodzi szybko, więc może wystrzelam resztę. Wow, czemu tu nie ma teleportów nigdzie? No, może wystrzelam resztę, żeby się jej pozbyć w razie czego. Tu coś jest smutnego. Jest słoneczko. Jest czarodziej. A propos amunicji. Tu jeszcze mamy. No dobra, to uzupełnię może tego gana. Przy okazji wystrzelam trochę, sprawdzając secret roomy potencjalne. Tu nic nie widać. No to nie. Ostatni pocisk jest młotkiem jakimś. Dobra. No to nie jest zła broń. No, snajpery. I granaty. Nie jest zła broń, ale bardzo szybko mielę amunicję. A klucze lecą jak szalone, nie wierzę. No, w miarę dobry run. Szczególnie ten Stinger mi się podoba, ale zobaczymy. Byłoby pięknie, gdyby się udało tego bossa pokonać bez hita. A, zabiłem go. Co tu się dzieje? Jakiś shotgun. Oraz więcej shotgunów. O, brawo. Gratuluję. Nagroda Darwina. Coś jeszcze? Zwyklaki. I to wszystko tutaj. 111 mamy łusek. Można by kupić spłonkę w sklepie. Chociaż wolałbym tak naprawdę życie albo coś. Tu jest boss, a tu jest coś. Niestety trzeba przeleźć przez 3 pokoje bez teleportu. Będę ciągle narzekał, że nie wszędzie jest teleport, bo nie rozumiem dlaczego. Co by szkodziło? No, nie wpaść w dziurę. Co by szkodziło? A, to jest to. Najpierw może bossa załatwię, nie wiem, spłonka kosztuje, znaczy spłonka ślepak tyle. Spłonka 110, no stać mnie, ale niewielkie szanse, żebym ją doniósł na 5 level. Więc sprawdźmy się z bossem. Stinger, myślę, który jest pod 5 w tej chwili. Pamiętać o ślepakach i mam 3 klucze wciąż, wow, niesamowite. No ten boss jest ciężki, myślę, że najcięższy na 2 levelu, przynajmniej dla mnie. Bardzo taki losowy. Nie umiem za bardzo sobie z nim radzić. Na szczęście Stinger i jego wybuchy anulują, znaczy niszczą pociski. O, Stinger w ogóle nie trafił jakby tej wieżyczki, tego segmentu Amokondy, co było dosyć dziwne. Aha,
Strzelam trochę na oślep. Gdzie on jest tu? O Boże. Dobra. Na razie jest w miarę. Gdzie jest boss? Nie widzę. Może się uda? Teraz zeżarł. Nie uda się, bo wlazł we mnie i zapędził mnie w kozi róg. Oczywiście sam się zapędziłem. A w dupę. Też niewiele brakowało. Co tu mamy? Wąsy. To coś ze sklepem było wspólnego. Szansa na leczenie ran podczas wydawania pieniędzy. Nie kupię tej spłonki, dlatego że wolałbym po prostu najpierw, nie wiem, spróbować przejść grę normalnie, a potem się martwić o sekrety i jakieś dodatkowe rzeczy. Mając dużo kasy, mamy szansę większą. Więc nie wiem, kupię kawałek zbroi, zobaczymy, czy to da mi leczenie. Nie, nie dało. Dobra. No a Mokonda, zawsze mam z tym bossem problem teraz. Największy chyba. No Beholster też trochę mi czasami sprawia problemów. Jeśli nie nadążę zabijać jego przydupasów, spawnów. A, doskonale. Trzeci level już powoli zaczyna się robić triki. Nie jest jeszcze totalnie szalony jak tam niższe, czwarty, piąty, ale już trzeba uważać. No. Dwóch za jednym pociskiem, nie? O! A, nie zabiło go. Dobra, na razie poużywam tego odbijacza. O, koło mnie swędzi. No to chyba jest dobre, szczególnie w jakichś małych pomieszczeniach. O, czarodziej. Na szczęście czarodzieja mogę jednym strzałem zabić, co mnie bardzo cieszy. Nie podoba mi się w sumie, że przeciwnicy dostają więcej życia na im dalej są na późniejszych poziomach. Nawet podstawowe jakieś moby. Ej, słonko jeszcze nie umarło? Umieraj. Amunicja. No to jest pytanie. Stinger chyba na razie. Żeby mieć pewność, że go będę miał na bossa pełnego. Takich innych broni mam jeszcze trochę. Żeby sobie używać. Zaraz, jak tam przejść? To jest przepaść niby. A czy ja to jestem w stanie przeskoczyć? Nie no, muszę być w stanie. Wyglądało dosyć niebezpiecznie. No. Cholerne shotguny. Cześć. Tutaj w sumie nie ma po co marnować pocisków do jakichś lepszych broni chyba. O. Wagoniki. Czy one przestaną się spawnować jakoś? Nie, chyba non-stop będą jeździć, okej. Tych dawno nie widziałem. O cholera, slime. Pyk, dobra. Umarł. Co teraz? Widzę shotgunistów lepszych. Znaczy snajperów. Z zawodowców. Którzy są mniej ciekawi niż normalni. Ale spoko. O, życie.
No idzie dosyć dobrze, poza tym, że no nie udało mi się bossów bez hita załatwić niestety. Było blisko, ale jeszcze nie jestem na tyle dobry. O, to zabiło dwie kulki naraz, jestem pod wrażeniem. Giń, żabojadzie. To co, teraz kurka poużywamy chyba. Cwaniak zdążył się schować pod ziemię. Audycja tej broni to raczej błyskawicznie zniknie. Trzy klucze, otwieram wszystko. Cóż to jest? Słoik pszczół, aha. Wypuszcza pszczoły, więc może użyjmy dropu amunicji i uzupełnimy ładowańca. A pszczoły, nie wiem, pewnie jeszcze dam radę użyć tego przedmiotu przed bossem, więc nie powinienem, zaraz w prawo, nie powinienem oszczędzać na użyciach. Na przykład teraz. Wiele to nie dało, bo tu była ściana. O, co jest? Jakoś się nie naładowałem. O. Cholerne stoły przeszkadzają. A propos amunicji. Nie, no tu nie może być nigdzie secret rooma, trochę szkoda. To kurka uzupełnijmy. Naprawdę mam szczęście z amunicją. Trzeba przyznać. W sklepie to są bronie. Nie potrzebuję ich raczej na pewno. Przyjaźń z mimikami, życie, ile kasy? Klucz. A co tu jest? Czy da się tu jakoś wejść z drugiej strony? Chyba nie. Inaczej to by drzwi nie miały wielkiego sensu. Zobaczę, co tu jest. Ty. Dobre rzeczy widzę. O, krew potwora. Czy to są wszystko rzeczy, które dają klątwę? Odznaka. Wiem, że to jest dobry przedmiot. Shotgun, który... To wszystko są świetne rzeczy, wow. Więc to też, no to nie wiem, to kosztuje mniej. Pewnie jest gorsze. Na pewno kupię odznakę. Dostaliśmy klątwę. To nam daje przydupasa. Który chyba strzela. Niewiele zostało do emerytury. On chyba może umrzeć. Jeżeli umrze, to dostaje się więcej obrażeń. W sensie ja, buffa. Korci mi ten shotgun, bo pamiętam, miałem go chyba raz i był świetny. Ale też trzeba uważać na klątwę, żeby się nie pogrążyć. No to tak, to było dobre użycie klucza. W takim razie może kupię klucz na przyszłość i zostaniemy przy tym, przy naszym policjancie prywatnym. Słoik pszczół coś wolno się ładuje. Okej. No, pudło. Dobra. Ej, weź tam się nie usmasz tak szybko może. Chociaż, nie wiem. No ten mob, znaczy ten przedmiot, ten jest dosyć ciekawy. O, mogę z nim gadać. Za 3 tygodnie na emeryturę. Obawiam się, że nie dożyjesz. No tak, na początku strzela, a nawet jeżeli umrze, to dostajemy za niego buffa, co jest bardzo przydatne, bo daje obrażenia, jeśli dobrze kojarzę. Trudno, lepszy buff. Ty. Życie, O, jakiś lepszy czarnoksiężnik, z tym trzeba uważać. A, nie trafiłem go.
Teraz trafiłem. Dwa duchy jednym strzałem. Dobra. Nie jestem zadowolony. O, dużo shotgunistów. Gdzie jest gliniarz? Jeszcze żyje. Ile życia? Wow. Świetnie. Super skrzydka. Cóż dostaniemy? Lodowy promień. Jakaś ładowana. Ciekawe, ciekawe. Też może być dobre na bossa, chociaż no Stinger myślę lepszy. Tyle broni. No to może nie aż tak dużo, ale sporo. Tutaj w sumie w ogóle nie używałem jeszcze. Te, które mam, dobrze się sprawują. Okej, no to przynajmniej myślę dojdziemy do... Oho, ten jest zbuffowany. Już nie jest. Przynajmniej dojdziemy do 4. levelu. Oby. Chciałem tutaj jak najszybciej wyjść z tamtego ciasnego obszaru. Gliniarz żyje jeszcze. Pięknie. A to pszczoły. Aha, to jest to. Pszczoły chyba zostawię na potem. Czyżby już tylko boss został? Pewnie tak. Weźmy pół serca. Ej, może przejadę się tam kolejką, żeby... Ale to jest aktywny przedmiot, to może po zabiciu bossa. Nie wiem. W sensie, no... Tą część pocisku. Może jednak dojdę do tam do 5. poziomu, do kuźni. Może. Nie sądzę, ale... Cześć. To jest dziwny pokój. Ciekawe, czy tam u góry coś jest. Może. Secret room. Aha, boss. Dobra, to ten Stinger. I pszczoły. Ciekawe, kto. Tutaj chyba Balrog mi najwięcej problemów sprawia. Czołg jest, myślę, prostszy. O wilku mowa. Odpalamy pszczoły. Odpalamy. Tak. Dobra. Całe szczęście, że Stinger niszczy pociski. Gdzie on jest? Nie widzę. Dobra. Oho. Teraz ta faza. Jeżeli przeżyję bez hita, to będzie dobrze. Okej. Ej, co to było? Zabiłem go. Flawless. Stinger wymiata. To jest Jolter. Świetna broń. No to jestem zadowolony. Można odetchnąć. I jednak pójdę po tamten przedmiot. Niestety oznacza to pozbycie się pszczół. No cóż. Stinger chyba wystarczy. Mamy magiczny proch strzelniczy. No niestety jest on aktywnym przedmiotem, więc zostawiamy słoik. Klątwa na razie się jakoś nie uaktywniła. Nie widziałem żadnych czempionów przeklętych. To dobrze. Więc od tej, to się nazywa, znaczy to, ona się nazywa Kursula chyba.
nic nie będę jeszcze kupował. Mógłbym od niej kupić tą krew jakąś tam, dobrze pamiętam. Czwarty level, no tu już się zacznie lekki hardcore. Wydaje mi się, że będę używał już innej broni na początek, nie wiem. Albo wystrzelam te 8 pocisków, a potem zobaczymy. Dobry początek. Serio? Dwa razy się tak nabrać? Tak, świetny początek. Właśnie, zabić tamtego jak najszybciej. Duży, wysoki jakiś tam giwero-księżnik. Jolter. Spróbujemy z tym może. Bo się robi, no, nieciekawie. Gdzie jest ten czarodziej? Tu. To jest świetna broń. No, to był gówniany początek poziomu. Nie da się ukryć. Skrzynka. Ha. To jest t-shirtowa giwera jakaś tam. Może kurka wystrzelam. Zobaczymy, gdzie jest czarodziej. Tu. Zabić. Tam jest kolejny. Nieprzyjemny. Chyba dostał. Au, co coś mnie... A, te motylki cholerne. Ich. Precz z motylkami. Dobra. Padło. No, już 2 HP straciłem. Mało zachęcające. No. Zaciąłem się znowu gdzieś w drzwiach. Świetnie. Oho, o nie. Serio, to mnie trafiło. Zaraz umrę. Miało być tak pięknie. Może powinienem jednak używać lepszej broni. Chociaż no ta nie jest zła, tyle że strasznie żre amunicję. No. Na poprzednim poziomie tyle było życia, a tutaj nic. Ten, umrzyj. Zaciąłem się. Dobra, pusta. Givera, użyjmy tego. O nie, pieprzone motylki. Największe zło. Czarodziej padł. No, raczej nawet nie dojdę do 5 levelu, więc... Wszystko... pewnie będzie pogrzebane. A szkoda. No, cieszę się, że już myślę... w większości rozgrywek docieram do 4 przynajmniej. Zabić tego czarodzieja, czy tam Summonera. O, tu jesteś, cześć, to nie było miłe. O cholera. Mało przyjemne. Coś tam zastrzeliłem. Ta broń jest dobra, ale też trochę szybko żre amunicję. Jak się strzela na oślep szczególnie. Zamroziłem czarodzieja ekstra. O! Kostucha. To mało przyjemny. Weź tam zabij tego trupka. O, teraz. Cholera jasna.
Nie no. Łaj. Ostatnie serce. Czwarty level jest trudny. Tutaj mógłbym iść, ale nie chce mi się, bo raczej nie dojdę do piątego nawet, więc... Ech, wiem jak tam dojść nawet bez żadnych specjalnych broni. Jest ukryta ścieżka, którą można odkryć śledząc jakieś na przykład łuski przy przeładowaniu, gdzie spadają. O, dobrze, czarodziej padł szybko, to doskonale. Item room, niech no tu będzie coś pięknego. Na przykład full heal, o cholera. Okej, okay, otwieraj. Tak, to ląd nie oznacza, że po prostu skrzynka wybucha, tylko że trzeba ją szybko otworzyć. Można też zgasić. Zgasić ten ląd. Wydaje mi się, że już nie, już nie tylko boss został. Okej. Okay. O, jak to się stało? Wyrzuciłem swoją broń przez przypadek. Ładowaniec, no cóż. To przykre. Ale nie ma jakiegoś wielkiego chyba znaczenia. Tu nie będzie boss. O nie, znowu kostucha, ekstra. Dobra, skończyła się amunicja. Żyjmy czegoś. Aha. Jaka makabra, no. Jestem pod wrażeniem, że to mnie nie zabiło. No, tym razem za późny roll. Czwarty level na razie dla mnie jest ciężki. No ale progres. Dobry run. Może powinienem tutaj Stingera używać po prostu, no. Myślę, że tak. Nie wiem. Jeżeli mam problemy z dojściem do bossa, to nie ma sensu go oszczędzać w sensie Stingera. No dobra. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.